Bardzo ciekawie zapowiada się i będzie bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne i sportowe drugi noworoczny weekend. W sobotę 11 stycznia bieżącego roku podsumowane zostaną wyniki wschowskich sportowców na gali sportu, gdzie wręczone będą najlepszym wyróżnienia. Początek tego wydarzenia to godzina 12:00, sala widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji. O godzinie 18:00 koszykarze WSTK Rozegrają bardzo ważny dla ligowej tabeli mecz z koszykarzami z Jeleniej Góry. Mecz decydujący o drugim miejscu w tabeli i w rozgrywkach. Tradycyjne spotkanie to zostanie rozegrane w hali sportowej gimnazjum nr 2 przy ulicy Zacisze. O godzinie 19, ale tym razem w Zamku Królewskim, koncert zespołu szulerzy z gościem niespodzianką. Koncert ten, tak jak i koncert noworoczny, będzie imprezą charytatywną. Po raz drugi przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na rzecz Gracjana, który zmaga się z plagiocefalią. Zespół promować będzie swój nowy album pod tytułem Życie zaczyna się w piątek. Podczas koncertu, oprócz zbiórki, przeprowadzona zostanie licytacja, a pozyskane środki również zostaną przeznaczone na rzecz i leczenie Gracjana. Niedziela 12 stycznia tradycyjnie zarezerwowana została na kolejny, bo już 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie też na ulicach Wschowy pojawi się kwestująca młodzież. Część kulturalna tego finału we Wschowie rozpocznie się o godzinie 16 na rynku. Na scenie zaprezentują się przedszkolacy, dzieci oraz młodzież ze wschowskich szkół. Gwiazdą tego popołudnia i wieczoru będzie zespół Groove Time z Marceliną Woźną. Na zakończenie około godziny 20:00 światełko do nieba. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. W niedzielę grać będzie także pierwsza i druga liga halówki. Początek zmagań: druga liga 14:30, pierwsza liga 17:50. Rozgrywki te toczą się w hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ulicy Zaciś.